Afryka Południowa. Na zachód przez Góry Smocze. Baden-Powellowi bardzo się to odpowiadało. Przybywał z jednego kraju swoich marzeń do drugiego. Z Indii do Afryki. A więc panie z tym kapitanem Baden-Powellem, zapytał Sir Warren, gdy przedstawiono mu BP. Pan nie zna, sir? Przecież to pan jest autorem książki, z której szkoli się w tym kraju zwiadowców. BP był zaskoczony. A więc jego broszura napisana w Indiach służyła jako podręcznik także tu, w Afryce. Dobrze się składa, mówił dalej Warren, że się tu poznajemy. Chciałem przekonać się, czy jest pan w stanie zastosować w praktyce swoje teorie. Podszedł wraz z BP do mapy wiszącej z bambusowej ściance. Tu widzi pan Natal na wybrzeżu wschodnim, a tu na zachodniego naturalną trudno do przebycia granicę z Oranią i Transwalem. Tak zwane Góry Smocze, dzikie pasmo górskie mające dobre 300 km długości i 3600 m wysokości. Jeśli zaatakujemy Burów, albo jeśli będziemy musieli wesprzeć nasze oddziały w Beczuanie, trzeba będzie się przeprawić przez góry. Jednakże nie mamy żadnych przełęczy dostępnych dla wojska. Pańskim zadaniem, kapitanie Baden-Powell, jest zbadanie tego terenu i odszukanie przesmyków, przełęczy, kryjówek, miejsc, ewentualnych zasadzek itd. A następnie zdanie relacji i naszkicowanie mapy. Niech się pan strzeże Burów, no i smoków, które tam mieszkają, dodał z uśmiechem. Góry te nazwano smoczymi, ponieważ przypominają pełną pieczę krainę bajkowych smoków, spękane, porozsadzane były prąteniną parowów, wądołów, małych i dużych jaskiń, grot, kotlin, wysypisk i stromych uskoków. Nazajutrz BP przebijał się przez pozbawione ścieżek gromowiska skalne, jadąc wierzchem ku szczytom łańcucha gór z koniem już na boku. Nie poznaliby go nawet najlepsi przyjaciele. Miał na sobie nie mundur, lecz cywilny ubiór tropikalny, a jego piegowate oblicze okalał rudy zarost. Nie na nosie miał okulary godne uczonego, lecz ze zwykłego, nieoszlifowanego szkła. Przebrał się za dziennikarza, który na zlecenie londyńskiej gazety ma nadsyłać reportaże z terenu dotkniętego kryzysem politycznym. Jak okiem sięgnąć, aniż żywej duszy. Słychać tylko łopot skrzydeł sępu i wron, nocą zaś porykiwania drapieżców. Po trzech dniach dotarł do grzbietu górski, na grzbiet górski i spojrzał przełęczy na zachód. Jego oczom ukazał się obraz typowy dla całej Afryki Południowej. Góry, pagórki, pasma górskie, podłużne doliny, stepy, wilgotne sawanny, tropikalna dżungla i połyskujące wstęgi rzek. Przez wiele dni BP przemierzał konno Góry Smocze to na północ, to na południe i spinał się na grań, aby naszkicować mapę tego obszaru z lotu ptaka i wyszukiwać najdogodniejsze drogi przemarszu dla wojsk. Potem zjechał w dół na zachód w skalisty, baśniowy krajobraz opuszczony przez wszystkie dobre duchy. Kiedy dotarł do cypli afrykańskiego buszu na stokach górskich, postrzegł, że nie jest już sam. Że tu i tam spoza skał wystawały czarne głowy nieruchome jak kamienie. Zsiadł z wierzchowca, uwiązał konie, przygotował sobie na noc obóz, rozwinął śpiwór i o zmroku wymknął się, aby obserwować z ukrycia tajemnicze postacie. Po pewnym czasie zobaczył zuluskiego wojownika, który skradał się do jego obozu półnagi, przy pasce biodrowej na boso, z krótkim oszczepem w dłoni, z wystrzępionym pomponem uwiązanym poniżej kolana. Bipis napisze później. Obserwowanie, w jaki sposób wojownik zuluski wykorzystuje wzniesienia lub ugłębienia gruntu jako punkt obserwacyjny, jest bardzo pouczające. Pełzanie na czworakach, przywieranie do ziemi. Gdy chce coś wyśledzić, unosi głowę powoli, centymetr po centymetrze, aż uzyska widoczność. Nie porusza już głową. Przeciwnik mają uważać za kamień. Wie, że każdy szybki lub nagły ruch głową zdradziłby go nawet z dużej odległości. Dlatego zniża potem głowę niesłychanie wolno, centymetr po centymetrze, aż się skryje. A wówczas pełznie dalej jak wąż. Z własnego stanowiska obserwacyjnego BP wypatrzył kolejno kilku zulusów, którzy podpełzali w pobliżu jego obozowiska, jednakże nie atakowali, lecz wycofywali się. W pewnej chwili BP wyszedł z ukrycia i kroczył ku obozowi, jak gdyby wracał z pierwszej wyprawy. Z rusu nie pozostawało nic innego, jak podnieść się i wyciągnąć nieuzbrojone ramiona, pozdrowić BP. Mówili dobrze po angielsku i gawędzili z dziennikarzem z Londynu bez cienia wrogości, jak gdyby między Brytyjczykami a z rusami nie było żadnych napięć. Przeciwnie,
Wyraźnie zabiegali o przyjazny kontakt i zaprowadzili go do pobliskiej wioski, gdzie kobiety i dzieci żyły w tak zwanym kralu, tworzący krąg osadzie chronione przez cierniste zasieki bambusowe zarośla. Tam BP został szacunkiem przyjęty przez wodza, ogłuszczony i nakłoniony do pozostania kilka dni. Nazajutrz zobaczył chyba 15-letniego chłopca wymalowanego na całym ciele białą farbą, który w towarzystwie tańczących i śpiewających wojowników opuścił kral i znikł samotnym wśród drzew. Jego towarzysze wrócili, dalej śpiewali, tańczyli, wzięli broń i poszli za nim. BP poprosił o wyjaśnienie osobliwego rytuału. To, co usłyszał, napisał później następująco. Zulusi są najlepszymi ze wszystkich szczepów południowoafrykańskich. Bierze się to stąd, że każdego Zulusa ja od młodości przygotowuje się do obcowania z naturą. Gdy chłopiec dorośnie do tego, aby zostać wojownikiem, maluje się go białą farbą. Dostaje tarczę do ochrony i krótki oszczep do polowania i walki z wrogiem. A potem posyła się go do buszu. Każdy, kto wypatrzy chłopca, nawet jeżeli należy do tego samego szczepu, ma obowiązek ścigać go i zabić, dopóki ma on na sobie białą farbę. Farba nie daje się zmyć, ale mniej więcej po miesiącu odpada. Więc przez miesiąc chłopiec się ukrywa. Aby zdobyć żywność i odzienie, zmuszony jest tropić ślady zwierzyny i podejść do niej dostatecznie blisko, aby móc ją zabić krótkim oszczepem. Celem przygotowania posiłku musi skrzeszać ogień, pocierając dwa kawałki drewna. Powinien również zważać, by dym z ogniska nie zwabił przeciwników, którzy go zabiją. Musi przebywać duże odległości i przepływać rzeki, aby ujść swoim prześladowcom. Musi także wyjść zwycięsko z walki z dzikimi zwierzętami, nawet lwami. Musi zbudować własnoręcznie dobrze ukryty szałas, aby znaleźć schronienie przed zimnem i deszczem. Dopiero po miesiącu, gdy farba odpadnie, wolno mu powrócić do wioski. Jest wówczas dumny i pewny siebie. Dlatego witają go z radością i przyjmują do grona młodych wojowników szczepu. BP pozostał kilka dni budzących lęk, a jednak tak przyjaznych Zulusów. Potem wyruszył w drogę, aby dotrzeć do pierwszych domów burów. Najpierw skradał się, obserwując wokoło osiedla, potem wystąpił otwarcie znowu jako angielski dziennikarz, mający pisać reportaże o kraju i ludziach. Burowie przyjęli go przyjaźnie, opowiadali o swoich troskach, o swoich problemach gospodarczych, politycznych i społecznych, o swoich pragnieniach i tęsknięciu do pokoju, do spokojnej i niezakłóconej pracy na roli. Gdy miesiąc później BP powrócił przez Góry Smocze do Port Natal, doręczył szkice topograficzne i napisał tajny raport dla Lorda Warrena i nie ukrywał swojej opinii. Mam wrażenie, pisał, że ci ludzie, zarówno burowie, jak i Zulusi, nie pragną niczego innego, jak tylko uspokojenia obecnej sytuacji politycznej. Domagają się swoich praw, są gotowi ich bronić, jeśli będą do tego zmuszeni, ale są także gotowi zawierać kompromisy. Jestem przekonany, że dyplomatyczna zręczność naszej strony zdziałałaby cuda w stosunku z burami i z Zulusami. W rozmowie z jednym przyjaciół, kapitan McLarenem, wyraził się jeszcze dobitniej. Przeraża mnie i oburza myśl, że Wielka Brytania mogłaby znowu prowadzić wojnę z burami i z Zulusami. Jakże cudownymi ludźmi są Zulusi, jaką krzywdę wyrządza się liczni biali, którzy spoglądali na tubylców z pogardą, a tym samym stwarzali przesłanki pozwalające podburzyć murzynę przeciwko białym. Nie do zniesienia jest dla mnie myśl, że ci ludzie, których poznałem osobiście, znowu staną się naszymi wrogami.